Dzień dobry. Chwila, odpalę jeszcze stoper. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I chciałbym powiedzieć tak na wstępie, że znalazłem ciało tego martwego rekruta przez Saturasa, którego właśnie zatrudnił Saturas i zginął. Jest właśnie on tutaj. I jest pewien liści, który możemy przeczytać. Amulet Franka. Chwila, to jest chyba lepsze nawet. Tak. Wydaje się lepsze. Dostajemy więcej siły, znaczy dostajemy za 10 many. A ile mamy ogólnie many? 12, przepraszam, 18. A nie jest to jakaś kluczowa statystyka. Jednakże chciałbym się pochwalić, że w poprzednim odcinku właśnie wbiliśmy 17 poziom, co dało nam 15 punktów nauki, które możemy... Znaczy już nie możemy, bo ja już wybrałem jakby zdolność czytania tych tabliczek i użyjmy sobie ich. Jak widzicie, mamy teraz 24 many, co daje nam dwa użycia kamieni runicznych bez odnawiania many, więc nie potrzebujemy już tego amuletu i ten amulet Franka wydaje mi się właśnie lepszy dużo. Plus 6, więc widzicie, to jest naprawdę spoko, ta zdolność czytania tych tablic. Tylko, że już nic nie mamy i to jest już problem. Tytoń jabłkowy. No właśnie najgorsze jest to, że nie sprzedałem, tylko wymieniłem kilka tych tablic u tego Watrasa. Nie wiem, czy można jeszcze je od niego odkupić, czy jakoś można pozałatwiać te tabliczki. Bo na pewno jestem tego pewien, że u tych bandytów jeszcze znajdziemy nie jedną tablicę. A na razie wiecie co, sobie wrócimy do tego obozu. No mamy 50% zdolności właśnie bronią dwuręczną, to już jest naprawdę konkretna suma. I coś oznacza oczywiście. Bo już mamy dostęp do samego obozu, takiego obozu, a nie tej palisady, czy nie wiem jak mogę to nazywać. Ja będę to nazywał po prostu dolna część i górna. Więc udajemy się do górnej części. I w sumie można będzie też porozmawiać z Turusem, którego znamy właśnie z Gothica 1. Hej, to ty jesteś tym nowym, który pobił Franka. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Tak, o co chodzi? Bo teraz ja muszę odwalać jego robotę. Wielkie dzięki! Musi po prostu więcej ćwiczyć. Jak to jest być szefem myśliwych? Nie przypominaj mi o tym! To się nigdy nie zmieni. Oni mają właśnie takie zbroje jak strażnicy z Gothica 1. Nie wiem, czy kojarzycie. Fajnie się prezentuje ta zbroja. W ogóle kaktusy u nich rosną, nieźle. A, kogo my tu mamy? Patrzcie, to ty. Mam dla ciebie trochę dobrych i złych wieści. Chcę najpierw usłyszeć złą wiadomość. Kruk cię szuka, jego strażnicy też. W zasadzie wszyscy bandyci. Jeśli się na nich natkniesz, zabiją cię. Wielu już próbowało. Twoja sprawność w walce dorównuje przebiegłości. Zakładając jeden z naszych pancerzy i przychodząc do obozu, zachowałeś się jak owca wstępująca między wilki. Stąpasz po grząskim gruncie, panie ryzykancie. Skąd on to wszystko wie? A jaka jest dobra wiadomość? Nie wiem dlaczego, ale z pewnością masz tu teraz wpływowych wrogów. Cieszę się, że to ja cię rozpoznałem, a nie ktoś inny. Jestem człowiekiem pełnym zrozumienia, który potrafi żyć w społeczności. Ile chcesz? Och nie, nigdy bym nie pomyślał, żeby cię szantażować. Skąd? Ile? Nie tak dawno temu ktoś próbował zabić Estebana, jednak zginął z rąk strażników. Idź do Estebana i porozmawiaj z nim. Potem utniemy sobie pogawędkę. Już go nie lubię. Hmm.
bo wygląda na takiego dwulicowego, ale... Ale co? Snaf. Chwila. Chcesz pić? Czy gadać? Czego potrzebujesz? On też jest z Gothica 1, on pamiętam zupę z chrząszczów na... Masz coś dobrego do jedzenia? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie. Wow. Ognisty gulasz? Nieźle. Chrupiące, delikatne, pieczone mięso w otoczce z ognistej kapusty. Spokojnie, mam już przygotowane składniki. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Okej. Dobrze, zrobię to. Super. Oto przepis. Możemy nawet to... tym się zająć, bo takie interesujące zadanie. W sumie nigdy nie było chyba takiego zadania w... Przynajmniej nie przypominał sobie w Gothicu 2. Bierzesz butelkę, a także dwie rzepy i sporo baginego ziela. Dodajesz do tego kły... No nie potrafię. Znaczy tych kłów nie ogarnę. Bym musiał mieć specjalną zdolność. I to już... Logan. Wow, nieźle. Do kogo miałem się udać? Bo już nie pamiętam. A ten Logan to wraz ze mną właśnie wszedł do... Finn. Lenar. Hej, jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś potrzebować, to wpadnij. Sporo ludzi ze starego obozu jest, bo ich wszystkich kojarzymy. W końcu to była jego decyzja. Czy tam jest Torus? Ja bym tego nie zrobił. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale zasady dotyczą wszystkich, nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać z Estebanem. On jest odpowiedzialny za obóz. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Myślałem, że tak po prostu pogadamy, ale nie. Uciekali jak zające. Byłem zupełnie... Chyba mnie nie poznał. Widzisz, może to i lepiej. Huno. W sumie można sobie od niego jakąś broń możliwe kupić. Ej, ty. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? No dziwo nie. Nie mam czasu na takie rzeczy. Oczywiście. Chociaż możliwe. W starym obozie. Racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. Cóż, wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Nie, nie potrzebujemy zbroi lepszej. Pokaż mi, co masz. To jest ciut lepsze, ale... O, wreszcie kilofy możemy kupić. To mi się przyda na pewno. Ostrze. Stal. Nie, raczej nie ma tutaj zbyt ciekawych rzeczy. To sprzedamy i to też. Ten kilof mi się przyda właśnie do odkopania skarbów, czy takich innych rzeczy. Chociaż sprawdzimy może tak z ciekawości, ile ten pancerz mógłby kosztować. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Na pewno nie. 45, to jest... To jest niezbyt... No to mi daje 35, a tamto daje 45. No to jest praktycznie żadna różnica. A mam płacić 2000 za coś, co i tak będę używał tylko w tej krainie, co nie? Bo jeśli pokazałbym się tym w mieście, no to... Ciężki byłby mój los. A jakoś przeboleję walki tutaj z tutejszą ludnością i z tym sobie mogę poradzić.
No właśnie najlepsze jest to, że ogarnąłem sobie ten dwuręczny miecz przed wyjściem właśnie do tej krainy. Ja mam tych mięs. 57. Nie, poza nagraniem to zrobię. Nie będę tracił czasu na to. Nie ma szans. Nieźle. Który to jest Esteban? Bo o nim już słyszeliśmy troszeczkę. Dużo by mnie to kosztowało. Znasz już moje znaki. To ty? Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Znasz już moje zdanie. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Trzymam się od tego z daleka. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Nie wyglądasz na eksperta w tej dziedzinie. Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Wszystko jest możliwe. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. No okej, czy mam być takim szpiegiem, że tak to nazwę? Wy jesteście tylko nonejmami, tak? No dokładnie. Ty też. Dobra, to idziemy do Snafa. W sumie on może chyba tutaj troszeczkę wiedzieć. Nie budź go. Co? Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. Niech śpi. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. Fajnie, na pewno. Myślałem, że to ironia była, ale dobra, nieważne już. Obudzimy go. Po co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty, albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu próbowałbym uciekać. Wreszcie coś się dzieje. Daj z siebie wszystko! Pokaż mu! Ja nie mam z nim szans zupełnie. Daj z siebie wszystko! No nieźle. Nie, lepiej go nie budzić jednak. Miał rację. Ej, ty. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana?
Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? No niskie, skoro będę tak się odnosił z tym, że trzymam stronę Estebana. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? 10 sztuk złota. Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Co powiesz o Senianie? Senian jest jednym z ludzi Estebana. Pracuje dla niego już od pewnego czasu. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? To on jest podejrzany już. Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Czy on też? Huno lubi Estebana? A, Huno, właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. Wow. Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. No i to tyle, w sumie co chciałem wiedzieć. No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? No wszystko się może zdarzyć. Dziękuję. Hej, nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? Spoko. Porozmawiajmy może jeszcze z tą panią Lucia. Czy ona przypadkiem nie zaginęła z Corinis? Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali... Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elvrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. Co słychać? Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. Co możesz mi zaproponować? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. No cóż, przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. Czyli to jednak prawda, że bandyci tutejsi nawiązują handel z piratami? Nie lubisz paladynów, prawda? Tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto. I wszyscy ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do Czerwonej Latarni mnie aresztować. I co zamierzasz teraz robić? A, zobaczymy. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozmawiałeś już z Torusem? Oj, no się, ale kawał chłopa. Przepraszam,
A wracając do swojego pytania, nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. Dobra, na razie może to tyle, więc dzięki za oglądanie. W przyszłym odcinku zapewne rozwiążemy do końca jakby ten wątek z próby zabójstwa Estebana. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mi się to uda. Więc na razie to wszystko. Więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się.